Witam Was serdecznie na moim kanale Bawakabu. Dzisiaj recenzja przez masnięcia gramofonowego marki HiQ Audio. Trzeba powiedzieć, że Wiktora poznałem bardzo dawno temu osobiście i urządzenia, które produkuje, ale przede wszystkim sposób montażu jest najwyższej światowej klasy. Przez masnięcia testowany MEM recenzowałem 18 lutego 2018 roku. W tym czasie przez wzmacniacz operowany kosztował 2400 zł. Obecnie jego cena to okolice 3000 zł. Jest to wzmacniacz przeznaczony wyłącznie do wkładek typu MM. Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o sekcję MM, no jest ona troszkę lepsza jak, znaczy może lepsza to nie, ale inna zdecydowanie od tego, co prezentuje na przykład Iskra Audio Kultury. Ma troszkę więcej tego basu, on jest bardziej dociążony, ma więcej masy, nie jest tak dynamiczny i HiQ ma taką tendencję wysuwania średnicy do przodu. Posłuchajcie, co wtedy napisał. HiQ Audio Sol MM. Ofensywa winyli trwa w najlepsze. Czarne krążki pojawiają się już nawet w tanich, wielobranżowych dyskontach. Ja do nich nie chodzę. Coraz więcej sprzedaje się gramofonów, ale one same nie zagrają. Potrzeba jeszcze odpowiedniego preampu. Polska firma HiQ Audio oferuje takie niedrogie urządzenie. Przetestowaliśmy jedno z nich. Oto test przez wzmacniacza gramofonowego HiQ Audio Sol MM. Produkty krakowskiej manufaktury Wiktora Krzaka są doskonale znane czytelnikom naszej strony w stereo.pl, bo wówczas pisałem dla tego portalu. Ten młody konstruktor i muzyk, fagocista grający muzykę poważną i improwizowaną, od kilku lat oferuje znakomicie brzmiące urządzenia z różnych pułapów cenowych. Co ciekawe, nie skupia się tylko na jednym. Jego firma buduje i sprzedaje zarówno komponenty tranzystorowe, lampowe i hybrydowe. W ofercie HiQ są klocki studyjne i dla muzyków, jak i konstrukcja audiofilska. Modele podzielone są na dwie główne grupy, ale zamówić można też konstrukcje customizowane, np. końcówki mocy na różnych lampach. Możemy wybierać ze wzmacniaczy mocy, wzmacniaczy zintegrowanych. Jest też lampowy preamp Genymate, którego ja osobiście specjalnie nie polecam, mnie w zupełności wcale się nie sprawdza. Wyposażony w lampowy przezmacniacz gramofonu. Dla tych, którzy mają amplifikację jednych firm lub nie zdecydują się na lampiaka z Krakowa, Wiktor Krzak przygotował osobne urządzenie. Dwa zewnętrzne przezmacniacze gramofonowe przynależą do tranzystorowej serii SAR. Różni je od siebie przystosowanie do współpracy z odpowiednimi wkładkami. Mamy więc Sol MM i Sol MC. Różnią się także ceny. Ten do popularniejszych wkładek MM kosztuje 2400, przypomnę, jest to rok 2018. Ten dla MC jest o 500 zł droższy. Oba należą więc do budżetowej grupy C. Producent dostarczył do nas preamp przystosowany do wkładki typu MM. Przezmacniacz HiQ Sol MM to niewielka prostokątna skrzynka mająca budowę z grubej blachy. Panel przedni wykonany jest z płatami. Na nim znajduje się dioda LED informująca o stanie pracy urządzenia. Po prawej stronie umieszczono logo producenta, po lewej nazwy modelu, na dolnej części panelu biegnie biała linia. Wkrętów montażowych nie ukryto, ale nie wpływa to na estetykę przezmacniacza. Jest prosto i ze smakiem. Zamówić można też wersję czarną i srebrną. Na tylnej ściance znajduje się para solidnych gniazd wejściowych i taka sama para gniazd wyjściowych. Wiktor Krzak oznacza jego w charakterystyczny sposób. Prawe na kolor zielony, lewe na czerwony. Mamy też oczywiście uziemienie w formie gniazda oraz gniazdo na sieciówkę z łącznikiem. Konektory są dobrej jakości i pochodzą od Neutrika. HiQ Audio Sol MM zbudowany został w oparciu o dyskretne tranzystory pracujące w klasie A. Single LED. No zobaczymy. Każdy z kanałów przezmacniacza posiada osobny stabilizowany zasilacz, zaczerpnięty ze studyjnych przezmacniaczy mikrofonowych HiQ. W całym układzie użyto wyłącznie kondensatorów zwijanych VIM. Ja osobiście ich nie lubię. Jak VIM ma VIMę, jak to mówią, VIMa dźwięku nie ma. Oraz elektrolitycznych Nishikon Gold. To akurat bardzo dobre kondensatory. Łykawy. Przezmacniacz w całości jest produkowany w krakowskiej wytwórni.
Większość komponentów pochodzi z Europy, natomiast kluczowe elementy, jak płytki drukowane i transformatory, wykonywane są w Polsce. Coś o brzmieniu. Po co zewnętrzny gramofon? Gramofonowy preamp, skoro w Integrze mam już 20 gramofonów, zapyta część początkujących miłośników czarnych. Od takiego urządzenia, czy też od przezmacniacza droższego niż podstawowe modele stacjonarne za kilkaset złotych oczekujemy znacznej poprawy dźwięku. Haiku Solemn wywiązuje się z tego zadania bardzo dobrze. Musiał sprostać rywalizacji np. Zifi Audio, iPhono, czy droższym i oferującym brzmienie wysokiej próby Xyndiakiem LP1. Do Haiku podłączyłem gramofon Revolver, taki wtedy miałem. Obecnie użytkuję Gumitata z ramieniem Jelko i wkładką Shure 15 i Gumsa z Hyperelip. Przed przystąpieniem do właściwych odsłuchów przez wzmacniacz pograł w różnych konfiguracjach i z różnymi przewodami RCA. Po próbach z kablami najlepiej sprawdził się Terminator ze starszej serii. I z nim właśnie testowałem krakowski przez wzmacniacz. To co uderza to zakres niższej średnicy czy wyższego basu. Szybkość, dynamika i precyzja muzycznego przekazu. Szczególnie można to poczuć w przypadku stopy perkusyjnej czy górnych rejestrów muzycznej gitary basowej. Całość jest doskonale ułożona. Zwinna, jakby dźwięk otrzymywany był za pierwszym strzałem. Prosto w ucho odbiorcy. Brzmienie jest dość w szczegóły. W całym paśmie mocno, precyzyjne, z odpowiednią dawką przestrzeni. Muszę powiedzieć, że zakres niskich tonów z tego przezmacniacza Haiku naprawdę mi się podoba. Góra pasma podana jest przez Haiku z oddechem, sporym impetem i naprawdę fantastyczną dynamiką. Nie jest jednak ani wyostrzona, ani podkreślona. Cały przekaz sopranów jest gładki, bez zbędnego podkręcenia. Bez drażniącej szklistości, co jak wiemy jest szczególnie istotne w przypadku utworzenia zróżnicowanej jakości płyt winylowych. Mimo szybkości i dynamiki nie drażni. Ma raczej relaksujący charakter, choć jest to relaks na wysokim poziomie. Średnica ma podobny charakter. Jest dobitna, szybka, z bardzo dobrą dynamiką, choć może nie przesadnie otwarta. I w moim odczuciu lekko wysunięta do przodu. Nie znajdziemy w niej napastliwości, nie wychodzi też przez szereg, powiedzmy, bardzo, ale jednak jest. Jest dobrze wkomponowana w pozostałe zakresy, czyli bas i górę pasma. Barwę określiłbym jako bardzo naturalną. Słuchając rockowych gitar czy kobiecych wokali otrzymujemy dobrze skomponowany obraz bez żadnych dodatkowych dodatków czy udziwień. Nie ma ocieplenia i dopalenia, ani utwardzenia przekazu, ale do otrzymania większej rozdzielczości. No i bas. Rzecz w Haiku robiąca chyba największe wrażenie. To prawdziwa petarda. Nie jest ani ciepły, ani zimny, ani za suchy. Ani za miękki. Ma dobrze zaznaczone kontury. Podaje dużo informacji w brzmieniu instrumentu. Odrobinę może go podkreślono, jakby troszkę był na sterydach, ale tylko troszkę. To być może minimalne odejście od pełnej neutralności, ale jakże przyjemne. Tym bardziej, że niskie rejestry są szybkie i bardzo dynamiczne. Takiego basu nie powstydziłby się nie jeden preamp z wyższej półki cenowej. I mimo, że on teraz kosztuje w okolicach 3000 zł, nadal to uważam. Dynamika ta w skali mikro, czy makro, czy mikro, to również mocny punkt Haiku. Haiku Sol MM podaje całkiem sporo szczegółów. Być może nie jest absolutnym mistrzem detalu i rozdzielczości i tu z pewnością audiokultura stoi na wyższym poziomie, ale radzi sobie naprawdę przyzwoicie. Dobrze robi to starszym i gorszym realizacjom. Nie wypluwa ich w twarz, nadając im muzykalności. Za to płyty dobrze zrealizowane, zmasterowane i wytłoczone brzmią za jego pośrednictwem wciągające. Ciekawie, krakowski przyzmacniacz gramofonowy radzi sobie ze stereofonią. Dźwięki są zlokalizowane precyzyjnie na osi wertykalnej i horyzontalnej. Instrumenty mają dobrą odległość pomiędzy sobą, nie przeszkadzają sobie w brzmieniach. Nieco gorzej jest z głębią i drobnymi dźwiękami skła, które są odrobinę rozmyte w przestrzeni. Na koniec jeszcze jedna uwaga na tory użytkowej. Trochę szkoda, że przyzmacniacz nie ma możliwości żadnej regulacji na wejściu. Niektóre wkładki, takie jest na przykład wtedy mój Shure V15, odzwierciedlają się jeszcze lepszym brzmieniem po dokładniejszej regulacji wejścia, tak aby wyrównać charakterystykę. Część konkurencyjnych preampów gramofonowych z tego przedziału cenowego ma już na wyposażeniu możliwość dostosowania czułościa wejścia do wkładki.
Podsumowując, Haiku Audio Sol MM to prawidłowo i porządnie skonstruowany przez Messenger gramofonowy, który po podłączeniu od razu się spodoba. Dostajemy szybkie, witalne brzmienie z dobrą paletą barw analogowych. Myślę, że doskonale sprawdzi się w ustawach bardziej spokojnych, dodając im wigoru, a do rocka znaleźć coś trudniej. Będzie trudno po prostu i coś bardziej godnego. Użytkowałem wtedy gramofon marki Revolver, coś jak teraz New Horizon, podwójna płyta MD, z ramieniem Jelko i wkładem Shure 15. Wzmacniacz to kurelka w 300 i jakim MS-300C i już wtedy zbudowałem swój pierwszy DIY z kitu AVT na 300B. Kolumny Jamie Lab w Utopie, interconnecty MID, QET, NORDOS, przewody głośnikowe NORDOS, SRIDGEWIRE, KAMBIKI, KIMBERY, sieciówka własna NILA i HELIONA, kondycjoner NIL 1800. No dobrze, szanowni, dziękuję wam bardzo. Myślę, że to jest bardzo interesująca propozycja, jeżeli chodzi o ten przezmasaż. Na pewno to, co mi się najbardziej podobało, to jest zakres niskich tonów. I do MM naprawdę warto spróbować tego urządzenia. Dziękuję, do usłyszenia.